Podobno to psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, ale koty też potrafią okazać serce i wcale nie być podłe. A przynajmniej takie podłe, jak są zazwyczaj. Od kotów, które nie boją się ognia, czy watachy psów, po takie, które same dzwonią na numery alarmowe. W dzisiejszym odcinku zebrałem dla was listę 10 najbardziej bohaterskich kotów w historii. Swoją drogą zauważcie, że aż 3 koty z dzisiejszej listy mają na imię tak samo, jak bohater popularnej kreskówki. Myślicie, że przybrały one imię po nim, czy raczej na odwrót? Numer 10 Kojarzycie tę historię Disneya, w której zbłąkany kot zostaje przygarnięty do domu, w którym przebywa niewidomy pies i od pierwszego dnia staje się jego przewodnikiem? Oczywiście, że nie kojarzycie, bo coś takiego wydarzyło się w prawdziwym życiu. Bezdomny kot Poudidat po przygarnięciu do nowego domu od razu wyczuł, że niewidomy pies Terfel nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, więc zaczął mu pomagać i nawigować nim za pomocą swoich łap i oprowadzać go po domu i ogródku. Numer 9 Tara to kotka, która przybłąkała się do rodziny 6 lat temu w parku i nigdy jej nie opuściła. Swojej wdzięczności chyba nie mogła okazać lepiej niż pewnego dnia, kiedy pies sąsiadów zaatakował jej czteroletniego właściciela. To właśnie kot Katara rzuciła się na pomoc jako pierwsza i pogoniła o wiele większego od siebie napastnika daleko od domu. Od tamtego czasu chłopiec zdecydowanie stał się większym fanem kotów aniżeli psów. Numer 8. O kotce Scarlet świat usłyszał po raz pierwszy w 1996 roku, kiedy to w wieku miesięcy uratowała pięć swoich kociąt z płonącego garażu. Obecni tam strażacy zauważyli, że bohaterski kot ratuje swoje dzieci jedno po drugim, samemu narażając się na poparzenia. Zanim Scarlet padła nieprzytomna, zdążyła sprawdzić jeszcze swoim poparzonym noskiem, bo na oczy już nie widziała, czy kocięta są już wszystkie. Na szczęście zarówno mama, jak i jej wszystkie kociaki wyzdrowiały, a na cześć Scarlet powstała nawet nagroda Scarlet Award, wręczana od tamtej pory zwierzakom, które wykazały się największym heroizmem. Numer 7 Pewien kot Tommy zadzwonił na 911, aby wezwać pomoc dla swojego właściciela. I to nawet nie było tak, że akurat skoczył na telefon i przypadkiem wybrał numer alarmowy, a był tego nauczony. Nauczył go tego jego właściciel na wypadek, gdyby dostał kolejnego udaru i padł nieprzytomny na podłogę, co też się wkrótce stało, a zaradny kot nie zawiódł i rzeczywiście uratował życie swojemu panu. Numer 6 Współczesna historia o Remusie i Romulusie, z tym, że w tym przypadku rolę wilczycy pełniła kotka. W 2015 roku bezdomna kotka Masza natrafiła na porzucone w kartonie dziecko i postanowiła się nim zaopiekować. Ogrzewała je swoim futrem, a głośnym jęczeniem alarmowała ludzi, dopóki któryś z nich nie zwrócił na nie uwagi. Zarówno porzucone dziecko, jak i bohaterska kotka znalazły nowe, kochające rodziny. Numer 5 My mieliśmy misia Wojtka, który służył w armii Andersa, a Brytyjczycy kota Toma, który okazał się niezastąpionym zaopatrzeniowcem w 1855 roku. Gdy podczas wojny krymskiej wyspiarze głodowali na rosyjskim froncie, to właśnie przygarnięty kot Tom doprowadził swoich żołnierzy do ukrytych zapasów jedzenia, które pomogły przetrwać im głodówkę. Wypchane zwierzę możecie dzisiaj odnaleźć w brytyjskim Muzeum Wojska znajdujące się w Londynie. Numer 4. Niektórzy wierzą w latającego pod. Po raz spaghetti, a chłopiec Itan Fenton może wierzyć w swojego latającego kota Smudge'a, który w 2014 roku uratował go przed znęcającymi się nad nim chłopakami. Grubka Urwisów przyparła jego głowę do ziemi, kiedy nagle nieustraszony kot dosłownie wleciał z za pobliskiego samochodu i znalazł się na klatce piersiowej jednego ze stręczycieli. Ten zszokowany uciekł z płaczem i dostał nauczkę, że z właścicielami kotów się nie zadziera. Numer 3. 24-letni kot Tom, jakimś cudem, wykrył raka u swojej 64-letniej właścicielki SU. Tom nigdy nie był zbyt czuły, więc kiedy nagle zaczął łasić się mocno do jej szyi i głośno przy tym miałczeć przez niemal dwa tygodnie, wzbudziło to czujność właścicielki, która postanowiła się przebadać i w ten sposób odkryła, że w jej karku znajduje się nowotwór, który tylko dzięki czujności swojego kota udało się jej pokonać. Numer 2 Poprzedni kot spędził ze swoją właścicielką aż 20 lat, natomiast kot pudding uratował życie swojej właścicielce dosłownie kilka godzin po tym, jak go adoptowała. Kobieta podczas snu dostała wstrząsu cukrzycowego. Co zauważył świeżo adoptowany kot. Najpierw pomógł on odzyskać jej przytomność, następnie zaś pobiegł obudzić jej syna, aby uzyskać dalszą pomoc. Numer 1. Gdy pewna 97-letnia staruszka pracowała w ogrodzie, cztery pitbule jej sąsiada okrążyły ją i były gotowe do ataku. Kiedy tu nagle jej dzielny kot Tiger wpadł w sam środek akcji i zwrócił na siebie całą uwagę. Dzięki temu staruszce udało się uciec, a kot niebawem zjawił się u niej z powrotem niczym bohater wojenny. Okej, okay, tym bohaterskim, jak mama wchodząca do pokoju z obiadem, akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przekapiliście poprzednich skocich serii, między m.in. 10 bezczelnych kotów, których nie obchodzi, co myślą inni. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram, życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również moje inne kanały na YouTube, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Polish Sosecz z animacjami. Jeszcze ja z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!